Cześć, mam na imię Michał. Dziś zaprezentuję Wam kolejną maszynę z naszej oferty. Jest to Leguan 125, maszyna ważąca zaledwie 1,5 tony. Przed rozpoczęciem pracy omówimy sobie główne funkcje panelu sterującego. Jest to wyłącznik awaryjny. Przełącznik trybu pracy, czyli tutaj mamy tryb jezdny, tryb ustawiania stóp oraz tryb podnoszenia podnośnika. Włącznik silnika spalinowego, jak i elektrycznego. Przełączenie z trybu pracy silnika spalinowego na silnik elektryczny lub na odwrót. No i tutaj mamy prędkość jazdy, czyli w trybie jezdnym możemy sobie ustawić tutaj szybszą jazdę lub wolniejszą. Idąc dalej, tutaj znajduje się przełącznik do awaryjnego opuszczania maszyny, ssanie i kontrolki informujące o ewentualnym przeciążeniu. Z racji tego, że rozpoczynamy pracę wewnątrz budynku, ustawimy maszynę na tryb elektryczny. Długie ramiona wysięgnika oraz wysuw jego górnej części pozwala na uzyskanie ponad 6 metrów w zasięgu bocznym. Jego maksymalna wysokość robocza to 12,5 metra. W podstawie podnośnika wbudowany został panel sterujący awaryjnym opuszczaniem wysięgnika. Stopy podnośnika wypoziomują nam maszynę w naprawdę trudnym i nierównym terenie. Nam udało znaleźć się tylko taki niewielki krawężnik, natomiast maksymalne nachylenie podłoża dla podpór to 25%. We'll be right back.
dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że maszyna się spodobała. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.